Także znalazłem super patent na to, żeby ten, żeby sobie zrobić tutaj ciepłe gniazdko. Wkłada się tu jak gniazdeczka, a ja zrobiłem właśnie coś takiego. Więc tak mówię, rozkwiniam. Wiem, że to może pokracznie wygląda i może się z czasem też zerwać, ale wywierciłem taką dziurkę w tej chłodnicy, żeby zrobić port. No i teraz mamy tutaj już działające różne rzeczy. Ciekawe, ktoś to podłączał, nie? Ależ po podłączał. Jak tam, Adasiu, powiedz, co u ciebie? Dobrze, wszystko w porządku. Panowie policjanci ci dzisiaj zatrzymali, no, tak? Dzisiaj troszeczkę jest speniałem. Zestresowałeś się? Opowiedz o tym. No, bo zjeżdżałem z autostrady. Wjazd i było ograniczenie do 60, dwa pasy na łuku takim w miarę. Jechałeś 200? Nie, no, jechały samochody też 60, ja uznałem, że wyprzedzę je, bo później nie chce mi się za nimi stać światła. I jechałem po tym łuku ze 120. No. No i na końcu okazało się, że stoi policja, no tylko ostre hamowanie, schowałem się za busa i zobaczyłem, że wychodzą z lizakiem. No. Na początku busa zatrzymywali, ale później machnął ręką na busa, żeby jechał. I chciał ciebie zatrzymać? I zatrzymał mnie, a i powiedział, że mnie po prostu dziupnął. Aha. Falkomacik. Czyli miałeś Pietra, bo popełniłeś jakieś wykroczenie. Tak, on to widział, na 100% widział moje ostre hamowanie. I dlatego kurna tak popatrzył na ciebie, nie? Ale to... wszystkich później to zatrzymał. Nie, no to, że tam, on tam jest po to, żeby zatrzymywać, ale znaczy, że Pietra miałeś i miałeś świadomość, no, że troszkę przegiąłeś, nie? No, troszkę tak? Bardzo. A jakby cię teraz ten pan policjant usłyszał, to coś chciałbyś mu powiedzieć? No, że przepraszam, no, znaczy podziękowałem mu. No. Ja tylko się uśmiechnął. Powiedziałem dzięki. No. Duchanko. Czyli skumał czacze, że kurna, żeś... A później jechałem i tak sam do siebie się śmiałem konkretnie, ale taki zdecydowany i drugi stał i też się na mnie spojrzał, też się kochał. No, oni wiedzieli. No, wiem, że oni wiedzieli. Ja to jest takie, wiesz, ty wiesz, że on wie. No. Ale o czym, mam powiedzieć głośno? No. Nie, także dziękuję wam bardzo, panowie, żeście nie ukarali mojego Adasia. Adaś na co dzień ciężko pracuje, on jest taki dobry chłopak, jak widzicie, pracowity. Nie. Takich ludzi nie można karać. Trzeba im dać jakieś ulgi, chociaż nie. Chociaż Adaś, ty to tak samo jak i ja, to jesteś taki przypał chodzący. No, prawie tak, ale przypał na farcie. Na farcie, ale to jest śmieszne. Ja zawsze lubiłem takie rzeczy. Zawsze jakieś musiało coś się wydarzyć, coś się musiało dziać, a zawsze jakoś takie upiekło, nie? Kiedyś jak miałem prawo z tydzień, może dwa tygodnie. No. To zjechałem sobie jeszcze, wtedy miałem Audi setkę, C4 i leciałem około 200. Gdzie? To na niemieckiej autostradzie chyba, tak? Tak, na niemieckiej autostradzie. Pół kilometra dalej był zabudowany na tej autostradzie. A, no postawili i... jakąś wiejską chatkę. Tak. Tak, i tam nie wiem, no pół kilometra przed tym zabudowanym nie widziałem, że stoi straż graniczna. No tak, to w sumie to wiesz, koło Helmuta, tam po niemiecka autostrada, straż graniczna. No tak, straż graniczna. A już wyskakiwał do mnie z lizakiem i tylko ręką machnął. A, dobra. Nie, to są takie... On już wiedział, że wpadam tam, to już mnie nie znajdzie. No, ale to powiem ci, że tak... ja no to patrzę też tak troszkę inaczej, bo... tak... no nie wiem, nie będę się, wiesz, może wymądrzał, ale tak mi się wydaje, że może tak być. Więc na przykład poprawcie mnie. Jakby ktoś tam był z policji i na przykład twierdzi te kłopoty, ale wydaje mi się, że na przykład jeżeli ja bym miał być policjantem, miałbym swój radiowóz i miałbym na przykład kogoś złapać, no to też są takie kurna trochę wymogi, że musisz wyprzedzić tą rzeczywistość. Bo dajmy na to, że ktoś ci ucieka, a ty zgłosisz to na radiu i ktoś ci ucieknie, no to kurna jest trochę lipa, no bo to taki trochę przypał, trochę taki wstyd, nie? Że kurna, że zgłosisz na radiu i ktoś ci ucieknie. No a z drugiej strony, włączając tą górę, to chyba musisz mieć jakieś pozwolenie albo coś, albo to zgłosić. No nie wiem dokładnie, jak te struktury działają, ale wydaje mi się, że jeżeli policjanci wiedzą, że na przykład kogoś nie dogonią i to nie ma w ogóle sensu wrzucać alarmu, to nic to nie da, jak podniosą alarm, bo wszystkich właśnie później się będą musieli z tego tłumaczyć, więc to tak jakby... Jak widzisz, że nie jesteś w stanie kogoś dogonić, to chyba nawet nie zaczynasz startować, tak? No to, bo później na przykład będą mieli do ciebie pretensje, na co żeś, kurna. No ja pewnie się wtedy tą pandą stali, starą pandą, to zanim oni by do tej pandy się wpakowali, odpalili ją i wyjechali za mną na tej autostradzie. No właśnie, ja byłem kiedyś świadkiem tego, jak patrzyłem, jak znajomi akurat, ja jechałem nie zaspawanym dyfrem, nie szanem, ale jak koledzy tam się wariowali po rondach i nagle pojawił się radiowóz
i zaczął ich gonić. Przepiękny widok Corsy 1-0 na sygnale, wyprzedzające betoniarkę 70 na godzinę, nie? Także wiesz, 70 na godzinę to generalnie takie E36, R6 to tak przy tej prędkości mniej więcej leci bokiem i zaczyna wstawać, przepinać na trójkę, nie? Nie, więc tam taka Corsa 1-0 to tak trochę wygląda przy tym komicznie. Oczywiście nie umłaczając, to ja wiem, no ale... No tak, no nie jest to grupa speed. No ale... Nie wiem jak to opisać, tak żeby... W tamtych czasach chyba jeszcze nie było grupy speed, czy już coś tam... Nie, no już było, tylko że wiesz, no nie wszystkie radiowozy są kurna szybkie. Tam nie, chyba z tego co się orientuję, to większość jest seryjnych, nie to, że są tam dubnięte, no chyba, że te naprawdę takie, wiesz... Takie szybkie, no to może i tak. To jak ktoś tam jest, słyszy, to może się w tym temacie wypowiedzieć. Ja chętnie też się dowiem, ale z tego co widziałem, te takie radiowozy lokalne, no to są zwykłe seryjne samochody, tylko mają wyposażenie policji. Po prostu. Jestem trochę dzieckiem przypału, bo pamiętam kiedyś jechaliśmy sobie z kolegami, tam zerwaliśmy się z lekcji. No. I ja siedziałem z tyłu w Corsie. No. Tak, kolega skręcał na skrzyżowaniu, ja się wychyliłem, zaciągnąłem mu ręczny, no. Poleciał bokiem, a na skrzyżowaniu tam, my skręcaliśmy w lewo, a stała policja, tylko że w nieoznakowanym, i ona się zgapiła, my Corsą bokiem, jakoś się to upało, żeby nic nie założyli, że leżę, no. Ściągam ręczny. I to był taki przypał, ale też nic, nawet za nami nie pojechali. Aha. A dosłownie tutaj stoi sobie radiowóz nieoznakowany, no. A my sobie go tutaj podamy na łapie. Kurna, to zależy od sytuacji. Ja kiedyś pamiętam, 18 lat miałem malucha, miałem takiego żółtego. I wylatywałem bokiem maluchem. To wtedy jeszcze pamiętam, jak strzeliłem za mocno z dwój, to się flansze obkręcały. I te FL-owskie były mocniejsze niż te od Eleganta. Bo... Te elegantowskie były aluminiowe za dwie dychy i się obkręcały. Więc ja miałem tam założone FL-owskie takie stare, z dwój tam, czy tam z jedynki nawet z bożkiem se strzeliłem. Kurna idea, weź idź maluchem bokiem, człowieku. Tam maluchem ciężko jest zakręcić rondo, bo on ma środek ciężkości w dupie. A więc po prostu pójście bokiem też wymaga maluchem jakoś jakiegoś zaangażowania. No i ładnie się tak udało po prostu wyjść z zakrętu. Nawet tam troszkę piasku na bok poleciało, ale to wiesz... Maluch nie ma takiej mocy, żeby on wstać na dwój, żeby zasypał piachem wszystkich sąsiadów, nie? Dawaj jeszcze raz! Ja pierdolę! O kurwa! Maria! Kurwa, bale! To ma jakieś kurwa nielegalne wyloty. Pierdolony! Po prostu kurde skręciłem tak, że zostały ślady jakby był delikatny pocisk. I akurat stał tego czasu gdzieś tam dzielnicowy. Ty ja nie zapierdalaj tak, kurwa. Ja pierdolę, bro. O nie, kurwa. Leczny, gdzie tam jedziesz? Ej, w ogóle umiem.
masz kondycję? Nie wiem, czy co? Kurwa ty! Nic, La Polduna, kurwa, kupię. La Polduna. Lamborghini, prawie. Laponez, kurwa, Laponia. Laponez. Polonia. Polonia. La Polduna. No to ostatniego chwila, tak? No, tak, no dawaj. Szyberda! Kurwa! Idę po siekierę, poczekaj. Pierdolony. Dobra, zerwij tą lampkę. Czekaj, zobacz, w jakim stanie są progi. Jeszcze tak do blaska. Trochę dach ostatnio. Na zawsze w naszej pamięci. I kurna. Z Kubany mi wlepił mandat. Za chyba 300 zł, czy coś takiego. Mówię, kurde, człowieku. Czy ja 300 zł bym musiał tydzień teraz zarabiać. I to jeszcze wożąc placki tym samochodem. Chcę się zapytać, czy państwo macie jakieś zniżki do stałych klientów? Niestety nie. Nie macie, nie prowadzicie, no szkoda. Nie. No dobrze, dziękuję w takim razie. Ile trzeba czekać? Do 40 minut. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Ja pierdolę. No i ta taka jest robota w Rambysie. To pamiętam, jeszcze pojechałem do szkoły i później do mnie dzwonił, jeszcze coś mu się nie zgadza z numerem i nie może mi wlepić mandatu. I prosił, żebym do niego oddzwonił wtedy. Ja pamiętam, wtedy miałem chyba 5 zł na telefonie i wtedy połączenia były jeszcze chyba złotówka za minutę. I u nas wiszę na tym telefonie, a ten zastanawia się, jak mi wlepić ten mandat. Czaisz? Wy kurna, chłopie, to jeszcze żeś nie połączył kropek, żebyś się po prostu ode mnie odpierdolił? Nie wiem, kurna, taką sprawia ci frajdę, kurna, karanie młodego chłopaka, który ledwo, kurna, zipie z groszami? Ja nie wiem, to szczerze, wiesz co, bo tak patrząc na to, jak jeżeli ja bym był na jego miejscu, to bym pouczył gnoja i powiedział, słuchaj, wiesz, ile ja ci mogę zrobić, tak? No to już więcej nie szarżuj, to by mi wystarczyło. A nie, człowieku, ja te, kurna, ledwo i tak na benzynę już miałem i pracowałem w pizzerii, chociaż to nie jest żadne usprawiedliwienie, to jednak ja nie uważam, że ja stworzyłem jakieś zagrożenie. Wiesz, jedyne co to mnie motocykl skasował podczas włożenia plasków, to motocykl mnie skasował, a nie ja kogoś. Czy w życiu miałem jakiś wypadek? Miałem, ale to ze swojej winy i to... Ale to służbową pandą w centrum miasta, jak po prostu spadał deszczyk i był taki bardzo krótkie światła, żeby zielone się paliło przez 10 sekund, a później już było żółte i czerwone przez 5 minut. I się każdy zbierał, wiesz, do tego, żeby pojechać gdzieś przez te zielone światło, bo każdy wiedział, że one szybkie są, te światła. No i gościu przede mną zaczął przyspieszać, jak zobaczył żółte, no to ja usiadłem mu na dupie, a zdecydował się w ostatniej chwili, że wyhamuje. I jak wcisnąłem pedał hamulca w tej pandzie, to tylko poczułem ABS i już wiedziałem, że przypierdzielę. No i przypierdzieliłem. I mówię, ja pierdzielę, ale w dopa, kurna, nie? Nie było szans, żeby wyhamować, ani uciec na lewo, ani prawo, po prostu wiedziałem, że przypierdzielę.
Jak ktoś chce wyjechać i ty za nim chcesz wyskoczyć. I on przyhamował, więc mówię, o kurde. Szczerze? No to był mój błąd, no bo siedziałem za blisko na dupie, ale no zaufałem człowiekowi, że jednak jak zaczął coś robić, to już to skończy, tak? A nie, że się w porę wycofa. No i tak to właśnie był ten finał, nie? Pamiętam, rozpierdziliłem, kurna, prawie że nówkę pandę z salonu, nie? Ale mi było wtedy przykro. Kurna, mówię, ja pierdziele, może to zrobię w własnej kieszeni, ale tak sobie pomyślałem, dobra, wszystko przecież ubezpieczone jest, nie? To naprawa wyszła wtedy 15 tysięcy za autokasko. Ale to wiesz, to się oddawało do serwisu. Robili i tam chrzanili. Ale pamiętam, że miałem traumę dobre przez 2 lata później. Na jazdę? Tak, no. To ja nie, ja jak się rozwalę. No dobra, może ty nie, no ale po prostu taką traumę, że wiesz, że nawet jak ktoś ci wyjedzie, to już miałeś wrażenie, że to będzie twoja wina. Tak, tak zostaje. Nawet po tym ogniu tutaj, jak był ten pożar, to też mi się czasami, też się budzę tak skrzywiony. I sam myślę, co by mogło być gdyby, nie? Na szczęście po prostu nikomu się nic nie stało i ci ludzie żyją. I żadać też, nie? Nic mu się nie stało. Dla mnie to jest najważniejsze, reszta naprawdę obchodzi mnie, kurna, tyle co zeszłoroczny śnieg. Znaczy, jak pierwszy raz rozwaliłem samochód, no, no to później... Ile mi? Minęło trochę czasu i posiedziałem za kubkiem i już jeździłem tak, jakby nic się nie stało. No nie, no ja już też zapomniałem tamtych, wiesz, tematów. Ale te traumy pozostają przez dłuższy czas, to się człowiek musi, wiesz, przespać z tym, zapomnieć trochę o tym. No jedyne to, jak Peugeota rozwaliłem, to miałem takie w głowie, że kurde, komuś mogło się coś stać. No mogło się coś stać i szczerze mówiąc, to nad tobą w ogóle nad nami coś czuwa, bo takie mamy zbiegi okoliczności czasami mega niebezpieczne, że aż trudno uwierzyć w to, że się nikomu nic nie dzieje. No ale to wynika po prostu z natury, jak ja na przykład daję ci samochód i ty nagle nie zauważasz śmieciarki pędzącej. Ale jednak ten kierowca stwierdził, że odpuści ten gaz i zmieściłeś się na milimetry, a ty taki jedziesz przerażony. To ja mam jakoś takie poczucie świadomości, że no, ja wiem, że ty przyciągasz niebezpieczeństwa, ale wiem też, że w ostatniej chwili tak jakby ktoś ci, no nie wiem jak to określić, ktoś ci po prostu, ktoś ci chroni, o, w ostatniej chwili, dlatego później wylądujesz taką miną przerażoną. No bo to było tak, że ta śmieszne. Śmieciara była za słupkiem A centralnie i tak rozejrzałem się w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i jej nie widziałem, bo ona wyjeżdżała wtedy chyba przez tory przejechała i jak już ja ruszałem, to była za słupkiem A i dopiero jak wyjechałem, już byłem na tym pasie, na prawym pasie, bo w lewo skręcałem, to zobaczyłem, o kurwa, śmieciarka wyjeżdża. No właśnie, ja też to widziałem, mówię, Adas, kurna, co ty robisz, tu śmieciara jedzie. A tu cyk, śmieciarka przyhamowała, Adasiowi się nic nie stało. Na całe szczęście, kurna. Akurat jak nawet wybuchała butla, to powiem ci, że wybuchła wszędzie, ale ominęła ciebie, co? I całe szczęście. O, sznycel! Siema. Co? Może podawać? Właśnie, no skomentuj, czy daje radę, coś byłeś tu ostatni raz, to... To ten, to ostatnio żeśmy tutaj dziurę kopali. Ostatnio było zimniej. Nie, no ale, ale nie, bo, no bo jest było ten, jak minus tam? 7. Teraz nie, jest na plusie. To już jest beton zrobione tam gdzieś. No tutaj pod płytami. Przykryty. Tak, na razie sobie tutaj foliujemy, elektrykę żeśmy pozakładali. Tak, masz ten moment gdzieś? Już patrzyłeś, co no, się dzieje od samego głupiego zaciągania folii? Po co mam się załamywać? Dlaczego? Nie no, co ja będę patrzeć? To temperatura no, jak na dworzu jest. Teraz lepsza ta instalacja. To ładna, co? No spójrz. To w ogóle uśmiech tu jest teraz, jak się chodzi. Nie jest już tak. No już nie jest tak ponuro, nie? Dzień dobry. Się. Tam? No, żeśmy tutaj skrzyneczkę tam kupili, założyli. Przecież poprzeciągamy, wiesz. O, lutku, o, lutku. Tak do przodu. Dobra, wyłączam to, bo tu się nie. No i kurna. Tak. Pasiren prawie, no. A tam ten z izolacją jest pod napięciem, tak? Tak. Dobra, a tylko 230. Ty, to chyba się lepiej tak kieruje, co? No, jest tak. Znaczy taker też jest lepszy. No właśnie, a propos takerów. Ja chyba 3 dychy kosztuje czy 4? Najpierw kupiłem za 3 dychy, to się rozwalił po 50 kliknięciach. Później kupiłem tego za 4 dychy, to się rozwalił po 100 kliknięciach. I kupiliśmy jeszcze raz tego samego i zrobiłeś kliknięć. No, przypiąłem. Czyli jeszcze jego przebieg się nie skończył. Nie. To jest jak nowy samochód z salonu, nie? Tak. Do 100 tysięcy kilometrów, nie? Klikniesz kilka razy. Klikniesz już kilka razy wypluł mi 4 naraz.
No właśnie. Tak samo jak pali 4 litry oleju. Co? Ale to tak w normie. No, dobra. Timelapse. Wykuwanko? Tu jest piasek? Czy tam coś jeszcze jest piasek? To nie jest beton. No i dobra, kanał trzeba będzie zrobić do połowy, żeby można było na niego chociaż wjechać. I w sumie tak tutaj będzie nasze stanowisko pracy. A 10 lat temu tam na Sobieskiego też żeśmy kuli kanał. On też był do połowy zasypany. No to, ale wtedy żeśmy kuli, bo oni go zalali. Więc pamiętam, że było trochę roboty. A tu jest piach? Tak, piach. Zajebiście. Kurwa. Dobra, Adasiu, to ty jedziesz dalej folię. Sebasa kopię. A ja, nie wiem, podrapię się po dupie. Żartowałem. Muszę się wymyślić coś innego do roboty. Tylko jeszcze nie wiem co. Kamery są przeciągnięte, tak? Dobra, taśmy to tego. Dobra, jakbyś Adaś zaczął z tej strony, to jeszcze spróbujemy, jak to nam podejdzie, żebyśmy płytę sobie, wiesz, tutaj przypili, bo zanim jeszcze będzie rusztowanie, jak musimy odlecieć dookoła tymi płytami. No to tak, to jak się ogarniesz, to weź tutaj jeszcze pierdyknij i to już będę miał co robić. Co? Może by kompresorem się zajął? Może kompresor by podłączył? A, te fazy mieliśmy ogarnąć, bo jednej fazy nie ma. Albo są dwie spięte w jedną, to też to właśnie jakiś był kłopot z tym. O, już się zesrało. Już nie działa. No to zaraz zacznie działać. A, bo pewnie za zimno mu było. Jestem. Znowu za nisko opuszczam ręce i czuję ten. Co to dziś? Jedna faza tylko jest? 1, 2, 3.
Dwie są, tak? Trzy szóstki. Diabeł tutaj jest. Prawda. Ładuje się, jest elegancko. Co? Różowo. Różowo. Mamy cukierkowy klimat, jak to się mówi, nie?
Światła, ja nie jadę. Powiem wam tak, szczerze mówiąc. Wiem, że jesteście poirytowani tym wszystkim, co się dzieje. Ostatnimi czasy to w ogóle jest fajny, ciekawy. Dramaty się dzieją, nie? Tak chyba na wszystkich płaszczyznach takiego każdego przedsiębiorstwa. Z kim nie pogadasz? W sklepie dosyć ludzi. Na taśmie dosyć ludzi. Mechanicy dosyć ludzi. Prawnicy dosyć ludzi. Policjanci dosyć ludzi. Ratownicy, lekarze dosyć ludzi. Oczywiście nie wszyscy, no bo niektórzy może mają na przykład z tego biznesy, więc im wcale to nie przeszkadza. Ale tak ogólnie, po ludzku, tak po człowieczeństwu są bardzo duże nieporozumienia. Zauważcie, cóż za przypadek generalnie i co nas tak faktycznie podzieliło. Wydaje mi się, że jednak poglądy na temat całego życia, jednak wychodzą kwiatki, co miało sens, a co nie. I zresztą już dawno wyszły kwiatki, ale jeszcze oprócz tego wchodzą czynniki ludzi, którzy pomimo tego, że dalej jest już wszystko oczywiste, to oni dalej interpretują tą rzeczywistość całkowicie odwrotnie. I na przykład jednym z takich ludzi są moi byli wynajmujący, którzy na przykład stali w pomieszczeniu, które było wyremontowane, ale oni mówili, że ono jest spalone, rozumiesz? I ty im mówisz, pokazujesz, a on ci nie daje dość do słowa. Po prostu tak jakoś wyszło, tak jakoś gdzieś, kurna, ludziom się troszkę popierdzieliło w tych głowach. Ja nie mówię, że wszystkim, ale niektórzy mają tak popierdzielone. Ja na przykład się zastanawiam, co z tym zrobić. Doszedłem do wniosku, że to trzeba zostawić jak najdalej. To całe zło. Zostaw to tym, co oni produkują. To w ogóle nie wchodź w kontemplację, serio. Jeżeli oczywiście możesz. Jeżeli nie możesz, a z reguły na przykład w większości przypadków nie można na przykład czegoś takiego zostawić, trzeba to wysłuchiwać. To w sumie miej świadomość, że wcale nie musisz tego słuchać. Jak nie masz ochoty z kim gadać, i ktoś czegoś nie rozumie, to napisz mu to na piśmie i olej temat, nie wchodź emocjonalnie, bo powiem wam, że szczerze, najbardziej jest później przesrane wieczorem to wszystko znosić, jeżeli cały dzień masz dosyć, kurna, głupiego gadania. Halo? Halo? No cześć, Kamil. Cześć. Posłuchaj, musisz dzisiaj przyjechać i zabrać ten śmietnik. Odzwoniła pani z urzędu, odebranie jest z ulicy, kończą tutaj. I ma śmietnik zniknąć, powiedziała. Nie można go sobie tak przetaczać. To jest, że miejsce publiczne i nie możemy sobie tutaj go tak stawiać. No to postawcie go pod bramą, no stał obok, tam gdzie stał zawsze. Słuchaj, stawiany był z miejsca na miejsce, przesuwają go tutaj ci, co robią drogę. I weź go i zabierz. No gdzie ja ci go nawet zabieram, to musi śmieciarka go zabrać. Pani z urzędu już dzwoni, że... Posłuchaj, no ja ci na to nie sobie poradzę. No, dobrze, no to zadzwoniła do mnie pani z urzędu i mi powiedziała. Słuchasz mnie czy nie? Postaw go po prostu przy płocie, to tam gdzie masz, jak masz wjazd do bramy po lewej stronie. Aha, u nas na podwórku, tak? No tak. Aha. A ty kiedy masz zamiar się pojawić i wziąć to? Śmietnik? No śmietnik, a kto ma go wziąć? Nie zabiorę, bo to jest śmietnik remondisa. Oni muszą śmieciarką po to przyjechać. No to kiedy? Śmietnik remondisa? Przecież oni opróżniają śmietniki tylko, a śmietniki są prywatną rzeczą. Przecież ja też mam prywatnie kupowałam. Ale to w lekarzu jest prywatnie, w remondisie jest tak, że wynajmują ci te śmietniki i po prostu oni go zabierają. A oni kiedy przyjeżdżają po śmietnik tak w ogóle? Raz w miesiącu, ale którego, co 4 tygodnie, nie pamiętam dokładnie, który to jest dzień. Może jakoś, czekaj, chyba trzeci, który mamy dzisiaj. No pewnie gdzieś koło 20, coś takiego. Aha. A jak my nie wiemy kiedy, to nawet to będzie... No, trzeba postawić śmietnik pod płotem i tyle. I żadna urzędniczka no nie będzie gadać. Gorzej, jak oni przyjadą, będą chcieli go zabrać, a u nas nikogo nie będzie, bo prawa jest zamknięta. Ale to nie, to po prostu on sobie może stać pod płotem i tyle tam. Na miejscu zieleni państwowym nie może stać. Może stać tylko na posesji, powiedziała pani. Która pani w urzędzie? Rozumiesz? Pani w urzędzie powiedziała, że nie może stać na ulicy, ani na żadnym pasku zieleni, na chodniku, nigdzie, tylko na podwórku. Znaczy to, że ta pani tak powiedziała, to musiałaby zmienić całą rzeczywistość, bo wszyscy tak powiedzą. No Jezu Kamil, ale nie dyskutuj z panią z urzędu, no to... Ale kurwa, Dorota, to ja nie dyskutuj, no dzwonisz do mnie, słuchaj mnie, dzwonisz do mnie z jakimiś pierdołami, postaw ten śmietnik pod płotem i nie słuchaj się z panią z urzędu. No kurwa, jak pani z urzędu jest taka mądra, to niech weźmie go na plecy. Dobrze, i go odróżni. Na razie. Na razie. Dobra, wyślij to głębokich oddechów, mi się pierdoła. Nie dyskutuj z panią urzędu.
or you will hear her lipstick lies. It takes you high and higher. She understands again on the wings of love. She plays again, again, and you never will get all her love. Well, she's a lady. Jestem tym wszystkim już po prostu wykończony, serio. I fizycznie, i psychicznie. Masz full. Full? Ale podkorek. No, tylko że... Kontrolka się zapaliła? Żółta kontrolka się zapaliła. No może to źle... Nie no, ale ja pamiętam, że on przyjechał, bo też tak de facto Audi, który jest naszym brykietem, to pamiętam, że kilka dni wcześniej właściciel napisał komentarz, że bardzo lubi nas i tak dalej, i że przyjedzie po weekendzie na bagnet urwany. No właśnie jest urwany. I jak przyjechał na ten bagnet urwany, to się zdarzył pożar. I od tamtej pory w sumie teraz widzisz, tak to wygląda. I zaświeciła się żółta kontrolka, więc problem wciąż dalszy. Teraz pytanie, czy jest poziom oleju, czy go nie ma, nie? No właśnie, bo bagnet jest urwany i nie wiem, w której pozycji on ma być. No właśnie. Teoretycznie sumie... tak na oko to jest full, ale to może doleje. No, doleje by było. Tylko, że masz taką dziurę. W potencie, tak. To sobie do fajnie. A to może dalej z litra tylko. Pół litra. No, tak żeby wiesz. Jeśli nie zadać. Nie wiem, czy lewuchy nie będziesz miał czas kontaktu. Lewuchy? No, przez bardzo. Ale raczej bo nie jest takie BMW. No właśnie nie wiem, czy jest takie BMW, ale... Ale no, dziurę masz koncept. Kurde, ale nic się nie dzieje, wszystko dobrze jedzie. No, bo teraz porozmawiamy o koniec. No dobrze. Szanowni Państwo, moi kochani ludzie, nosacze, bracia i siostry. Moje robaczki, po prostu. Nie wiem, jak was tam nazwać. Wiecie, ja was traktuję jako taką społeczność, taką kumpelską. Wiecie, jak fajnie jest mieć z tyloma osobami kontakt, taki luźny. Po prostu, że spotykasz człowieka na ulicy i masz z nim o czym do pogadania i w ogóle gadacie i możecie sobie, jakby się świat zawalił, to idziemy po piwko, idziemy pod sklep i gadamy do rana. I to praktycznie jest najpiękniejsze, bo z człowieka, którego nie znasz na co dzień, a on ma ten sam stan umysłu, to możesz z nim gadać w nieskończoność. I w sumie ta rozmowa też tym ludziom jest potrzebna. Dlatego miejcie świadomość, ja na przykład mam takie podejście, że bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Mam czasami takie dni, w których szczerze naprawdę nie chce mi się gadać, ale pomimo tego, że są różne trudności i nie wszyscy ludzie są normalni, a zdecydowana większość jest chora, także powiedzmy sobie to otwarcie, są chorzy ludzie. Ogólnie to wszyscy są chorzy, ale większość niezbadana. Natomiast jeżeli zaliczają się ci ludzie, którzy są faktycznie chorzy, uważają się za super zdrowych, jakoś nie mogą się dogadać z całą resztą, to chcę, żebyście wiedzieli, że ja również takich ludzi spotykam na swojej drodze i w wielu przypadkach ręce mi opadają. Co w takim sytuacji zrobić? Pies to jebał, idziesz robić dalej swoje i nie zastanawiasz się nad tym, czy on sobie coś pomyśli. Po prostu, co byś nie zrobił, tacy ludzie i tak sobie źle o tobie pomyślą. Co byś nie zrobił? Choćbyś im $1,000,000 zapłacił, to i tak będą mieli wąty i tak będą ci opierdzielać dupę, więc w ogóle nie warto sobie takimi ludźmi dupy zawracać i chcę, żebyście wiedzieli, że ktoś, kto nie jest w ciemię bity i trochę ogarnia, chociaż trochę ogarnia, to będzie widział na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak.